Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo z nami. Ja wiem, że powtarzam to za każdym razem, ale ja się naprawdę cieszę, że jesteście z nami, że opowiadacie tak liczne zaproszenie. Dzisiaj wyjątkowy wieczór. Zaprosiliśmy Panią Dorotę Kołak, jak Państwo już wiedzą. Dla mnie jest to ogromne szczęście. Kocham tę kobietę od lat. Oglądam wszystkie filmy z jej udziałem. Nawet kiedy widzę polskich filmów, szukam nazwisk i jak wierzę, że jest w obsadzie Pani Dorota Kołak, to będzie dobry film. Naprawdę, jak Państwo może oglądają filmy, to wiedzą, że tam, gdzie ta Pani występuje, jest po prostu mega aktorstwo, twórczość. Tak się składa, że gra naprawdę trudne role, ale chyba jest do tego stworzona. Tak przynajmniej ja to oceniam. Dobry wieczór Pani Doroto. Znajdujemy się w Centrum Kultury w Kartuzach. Przyjęła Pani nasze zaproszenie. Jesteśmy przeszczęśliwi. Pokazujemy dzisiaj film Zabawa, Zabawa. Niech Pani nam powie, czy często zdarza się Pani przyjeżdżać, rozmawiać z widzami na takie typu spotkaniach? Nie. Ale po prostu list Pani Dyrektor mnie, poruszył jej determinację i pomyślałam sobie, że ktoś, kto tak jakoś tak o tym wszystkim fajnie opowiada, jest pasjonatem, no i wtedy się zdecydowałam. Nie, nie często, przyznam szczerze. Jest Pani mieszkanką Wybrzeża, mieszka Pani tutaj na Kaszubach, więc ma Pani niedaleko. Czy to w jakiś sposób Panią charakteryzuje, to, że Pani wybrała akurat Pomorze? Myślę, że z całą pewnością, bo ja jestem z urodzenia krakowianką. Z wyboru miejsca zamieszkania jestem gdańszczanką. Ale no, nie ma co ukrywać, że serce mam na Kaszubach i jadąc tutaj do Państwa, rozmawiając z Panem Leszkiem, dobrze mówię, z Panem Leszkiem, który mnie tutaj wiózł, zrozumiałam, że po prostu chyba też tutaj mieszkają ludzie, którzy strasznie kochają to miejsce i tak tą miłością zarażają. Więc ja chyba też, ja bardzo propaguję Kaszuby i zawsze mówię, że to jest jedne z najpiękniejszych miejsc, które ja widziałam. I że nie wyobrażam sobie, że mogłabym tutaj na przykład na starość się zamieszkać. Pamiętam Pani z Wybrzeża, pięknym lateksowym kostiumie. I zrobiła Pani nieprawdopodobne wrażenie na moim mężu. I dlatego dzisiaj Pani jest solo? Jeśli mogłaby Pani, bardzo bym prosił o parę słów pozdrowienia dla mieszkańców Kartuz. Drodzy mieszkańcy Kartuz, bardzo się cieszę, że mogłam zobaczyć Kartuzy, bo nie ma co ukrywać, bez bicia się przyznaję, że nie znałam Kartuz, ale myślę, że na pewno latem, może wiosną, przyjadę i obejrzę dokładnie. Miłego wieczoru i wszystkiego dobrego. Zapraszamy latem w takim razie. Mamy jeszcze niespodziankę dla Pani, Dorotę. Dzień dobry dziewczyny. Chcę Wam tylko uświadomić, że kiedy ja kończyłam szkołę, to na reżyserii nie było ani jednej dziewczyny. A w tej chwili jest więcej kobiet na reżyserii niż mężczyzn. Tak się stało w zeszłym roku w Łodzi chyba. I coraz więcej fajnych, mądrych, bardzo utalentowanych kobiet zaczyna robić filmy. Dlaczego nie wy? Na twoje
szczęściem.